Check, 1, 2, 2. Dzień dobry, cześć. Witam Was, słuchaczy. Zaraz powitam również gościa. Witam Was w podcaście Tak Brzmi Miasto, w podcaście sierpniowym, który, no właśnie, ze względu na to, że spotykamy się i rozmawiamy w miesiącu, który kojarzy się, no jest miesiącem żniw, kojarzy się zatem z plonami, zatem plony są naszym tematem miesiąca. I myślę, że zaprosiłam gościa, który o plonach, nie tylko muzycznie, będzie mógł nam sporo opowiedzieć. Po drugiej stronie siedzi Włodek Dębowski, znany jako Paprodziad. Cześć, Włodku. Cześć. Witam wszystkich. Włodka znacie z pewnością z kilku projektów muzycznych. Wymienię ten najbardziej znany, który zresztą w nazwie nawet fantastycznie nam nawiązuje do tematyki plonów. Łąki One. Ale dobrze, zanim porozmawiamy o tej wielości projektów muzycznych, które się dzieją, ja ci zadam takie pytanie troszkę w nomenklaturze rolnej. Włodku, siać, sadzić, uprawiać czy zbierać? A nawet przesadzać. Co w twojej, powiedzmy, karierze muzycznej, co w twoich działaniach muzycznych sprawia ci największą radochę, co najbardziej ci cieszy? Ten moment, kiedy no właśnie zasiewasz, tworzysz, kiedy kontynuujesz swoją pracę, czy kiedy już zbierasz jej efekty? Każdy ten moment ma jakieś w sobie inne smaczki i inne emocje wywołuje, ale jest... Staram się na to wszystko patrzeć jak na całość i każdym momentem się na swój sposób jak najwdzięczniej delektować i czerpać po prostu z tego też to wszystko, co to we mnie wytwarza i wokół mnie. A gdybyś miał poszukać takich momentów najtrudniejszych w pracy muzyka, to no właśnie będzie ten moment początku, rozwinięcia czy moment takiej konfrontacji już ze zbieraniem efektów swojej pracy? Tutaj w tym aspekcie jest podobnie, ponieważ też każdy z tych etapów ma swoje tak, górki i dołki i są momenty mega ekscytujące, wzruszające, ale są też ciężkie, gdzie trzeba po prostu jakieś tam wyjść ze strefy komfortu, pokonać jakąś własną słabość albo jakąś życiową przeszkodę. I to też są w sumie momenty tak naprawdę, na które jeszcze z biegiem czasu się też bardzo miło wspomina. Jako takie momenty, że się dało radę, takie momenty rozwoju jakiegoś własnego, które czegoś nauczyły, które gdzieś tam pozwoliły się właśnie rozwinąć. Świetnie, że o tym wspominasz, bo... Pozwoliły wzrastać, mówiąc językiem rolnym. Dojrzeć. Właśnie. Pozwoliły dojrzeć, czyli co znaczy dojrzeć? Dopatrzeć się czegoś. Mhm. Też śmieszne, to jest takie dwuwymiarowe słowo, dojrzeć. Czyli zobaczyć dojrzeć coś, do, ale... co, mhm. Zobaczyć coś, co jest tak naprawdę jakąś tam następstwem, jakimś drugim dnem. Czyli dojrzeć do patrzenia szerzej. Na siebie czy na sztukę? Na świat. Wiesz co, bo ja nie jestem w ogóle muzykiem czy artystą po pierwsze. Po pierwsze jestem człowiekiem i zawsze staram się po prostu jako człowiek do wszystkiego podchodzić. To, czym się zajmuję, jest tylko jakimś tam elementem składowym na bycie człowiekiem, więc jakby... Staram się patrzeć na siebie i w ogóle na ludzi, jak na ludzi, a nie na jak zawody jakieś, które wykonują, czy pasje, którymi się zajmują. Świetnie, że o tym wspominasz. Tutaj już wcześniej chciałam się zaczepić o ten moment rozwoju, uczenia się o sobie. Kierujemy ten podcast przede wszystkim do no właśnie takich rozwijających się, dojrzewających muzyków, nie dlatego, że chcemy ich kategoryzować, tylko dlatego, że chcemy im pomagać w realizowaniu siebie w tej roli, którą wybrali sobie jako zawód, jako sposób na życie.
i dlatego chcę cię podpytać, na jakie momenty w tym dojrzewaniu, wschodzeniu, patrząc już tak z perspektywy no, dojrzałego, myślę już, zaawansowanego w działaniach muzycznych, na które momenty zwracałbyś uwagę jako takie przełomowe, jako takie, które wyznaczyły twoją dalszą drogę, no i te plony, które dzięki temu później zbierasz z różnych swoich projektów. Co cię najbardziej ukształtowało? Wiesz co, w ogóle słowo zawód to też ma bardzo takie dwuwymiarowe znaczenie. Jedno dosyć takie, jedno fajne, a drugie takie mniej fajne. Ale zawody nas wzbogacają, też rozwijają, więc myślę, że wszelkie takie w tym moim zawodzie zawody wszelakie są istotne. Myślę, że tutaj też można, ja nie umiem na wszystko patrzeć jednowymiarowo, ja zawsze od razu widzę, z czym co się łączy, i jeśli chodzi tylko i wyłącznie o takie kwestie zawodowe, no to wiadomo, że kwestie doszkalania się w tym, czym się akurat najczęściej zajmuję, dużo mnie zajęły pielęgnowania swojego talentu, podlewania go, praca z ego, z pokorą, z umiejętnością właśnie bycia wdzięcznym za krytykę, docenienie w ogóle krytyki jako mechanizmu rozwoju. To są takie kluczowe w takim roboczym dla mnie temacie sprawy, ale u mnie i tak jeszcze wszystko się ostatecznie rozbija o moralność, czyli o tak zwane widzenie morału, czyli tego, czym właśnie moja myśl, moje słowo, mój czyn, mój zawód, jaki zostawi, mówiąc trochę tak ekologiczno-psychologicznie, jaki zostawi ślad energetyczny, co zasieje i co za tym idzie, jaki moralny plon da w przyszłości, więc jakby tutaj jako śpiewający filozof jest to dla mnie kluczowa kwestia, od której staram się zaczynać w ogóle podejście do wszystkiego, co muszę przyznać nie ułatwia mnie trochę też, ale zwłaszcza moim wszystkim współpracownikom, którzy jakby do tego mają, że tak powiem delikatnie, luźniejsze podejście, często to wywołuje różnego rodzaju turbulencje. Za co jestem po prostu wdzięczny wszystkim moim bliskim, że jakoś to znoszą, ale też i z konsekwencją się tego trzymam. Po prostu nie umiem inaczej. No, źle bym się czuł, gdybym się w tym kontekście, aspekcie nie słuchał, bo wtedy wszystkie inne kolejne etapy, o których wcześniej mówiłem, po prostu straciłyby dla mnie sens. Powiem może odważnie. Tak patrząc z boku, obserwując twoje działania, te muzyczne, te w branży muzycznej, trudno nie odnieść wrażenia, że no właśnie jesteś bardzo konsekwentny w tym byciu w zgodzie ze sobą, co z pewnością jest wyróżniające w naszej polskiej, a może nie tylko branży muzycznej, więc pewnie możesz się spotykać z różnego rodzaju trudnościami, a może mnie się tylko wydaje? Staram się patrzeć na trudności jak na wyzwania i jak na takie momenty, które mogą mnie rozwinąć, więc naprawdę bardzo często udaje mi się już w miarę szybko dostrzegać takie wartości w różnego rodzaju problemach, które w życiu mnie napotykają, aczkolwiek wiadomo, że jest to cały czas proces i to wszystko, los też jest bardzo, potrafi być zaskakujący i oczywiście potrafi taki problem przede mną postawić, który wytrąca mnie z tego mojego toru i toku i powoduje, że gdzieś tam jakieś,
jakieś turbulencje we mnie zachodzą, aczkolwiek na szczęście zazwyczaj w miarę szybko to się wraca wszystko do normy i staram się ze wszystkiego właśnie czerpać, zwłaszcza właśnie z tych problemów i patrzeć, dokąd one mnie prowadzą, bo czasami wiadomo, nie liczy się cel, tylko droga. I to myślę, że jest zwłaszcza jak się też widzi, patrząc w przeszłość, na ile faktycznie te różne problemy były problemami, a na ile tylko szansą na to, by coś zmienić, coś poprawić, gdzieś trafić w jakieś inne miejsce, niż jeszcze lepsze niż się planowało, to wtedy trudno mi jest w ogóle mówić o problemach jako takich, no bo kurde, no nie jestem być może przykładnym Polakiem, który lubi sobie ponarzekać. Jasne. No aha. I to bardzo możliwe, że właśnie prowadzi cię z taką, powiedzmy, skutecznością poprzez różne drogi, jakie obierasz. Poczułem krew po prostu w tym temacie i widzę, że to działa i że to też pomaga mi żyć we względnej harmonii, zdrowiu, jakiejś takiej, no z większą miłością patrzeć na świat, a jak jest wyższa wibracja, jak ta miłość gdzieś tam jest w nas i wokół nas, to myślę, że i milej się żyje nam i tym osobom blisko nas i jest i w ogóle zdrowiej. W twoim fachu, ale mówię teraz o tym muzycznym, pojawia się spora obfitość, no bo Wonky One, November Project, Chess Band, Dziady Kazimierskie, może czegoś jeszcze nie wymieniłam, w każdym razie nie zastanawiałam się. Nie dwóch najnowszych projektów. Proszę cię bardzo. Czyli projekt Larum, którego płyta wyszła niedawno, który stworzyłem z Bilonem z Hempgru i ze Szwedem, producentem. Kilka teledysków już właśnie hula po YouTubie, między innymi Goodbye Babylon czy Larum, a także z Góralem, tym przez 2O, tym elektronicznym, nowy singiel Wodnika Era, zapowiadający nadejście płyty całej, dotyczącej właśnie takiego tematu rozwoju wewnętrznego, duchowego i tworzenia takiej cywilizacji miłości. Jest, powtórzę, całkiem spora obfitość tych różnych projektów. Jak temu podołać? Jak to łączyć? Zdaje się ogromna ilość pracy, uprawiania, a wcześniej jeszcze siania, sadzenia, poznawania. No tak, no. Jest to dużo pracy, ale kiedy jest to pasja, wynikająca jakby nie z założeń jakichś tylko i wyłącznie biznesowych, ale bardziej właśnie takich, można powiedzieć, artystycznych, albo nawet jeszcze po prostu, nie wiem, z jakiegoś rodzaju powołania, które człowieka pcha do tego, że chce się dzielić tym, co odkrywa, tym jakimś sposobem postrzegania czy odczuwania świadomości jako takiej i ta misja, którą w tym aspekcie odczuwam, jest na tyle silna, że po prostu kiedy już się temu poddaję, to wszystko samo się jakoś układa. A towarzyszy ci w tym myślenie biznesowe? Uczę się tego, ponieważ zazwyczaj do tej pory byłem bardziej odleciany, ale odkąd założyłem rodzinę, no to jednak czuję, że muszę być w tym aspekcie na dwie nóżki, więc też uważam, że po prostu na każdym poziomie energetycznym dobra energia ma jakieś swoje odzwierciedlenie, czy to jest pod postacią miłości, czy zdrowia, czy jakiejś obfitości materialnej. Myślę, że to wszystko powinno iść w zgodzie, w parze oczywiście, jeśli nie jest w żadnym... zgodne też z takim podejściem no moralnym, fair trade i tak dalej. Okej, więc moralnie fair trade, jak ci wychodzi bycie przedsiębiorcą? Tak, no to wszystko tak, że tak powiem. Prężnie działający.
Prężnie, może tak się wydawać, aczkolwiek to cały czas poszukujemy też jakby ścieżki odpowiedniej do tego, by ten sklepik prowadzić, by tam odpowiednie produkty się pojawiały. To jest to też ciągle takie no, poszukiwanie bardziej niż jakaś machina, która pędzi. Ponieważ z tym wiążą się też mega wyzwania, chociażby w temacie poszukiwania naturalnych produktów, takich jak materiał na koszulki, czy w ogóle temat produkowania nowych koszulek w kontekście na przykład zakupów w Ciuchlandach i ważenie tego wszystkiego, czy fajnie jest w ten sposób przekazywać fajne myśli, czy to się bardziej opłaca naturze, że po prostu wysyłamy w świat fajne myślokształty, przesłanie, że ludzie się przekazują dalej nosząc te ubrania, czy jednak to się mniej opłaca, bo po prostu ilość wody musi być zużyta na wyprodukowanie koszulki. No to są wszystko sprawy, które ciągle po prostu gdzieś we mnie żyją i z tym moim kolegą, który pomaga mi ten sklepik prowadzić, cały czas no, staramy się to wszystko rozważać i tak naprawdę w każdym aspekcie twórczości, która jakoś w jakiś sposób chciałbym, żeby też się przekładała nie tylko na rozsiewanie fajnego przesłania, ale też jakiś tam coś, co spowoduje, że będę po prostu mógł godnie i bezpiecznie z moją rodziną żyć, żeby móc dalej też dzielić się tą świadomością, no to jest ciągle po prostu ciągła gra, ciągłe badanie rynku, ciągłe sprawdzanie się, to jest reakcja chemiczna, która ciągle trwa. Jakkolwiek rzeczywiście brzmi to świetnie, moralnie, fair i myślę, że nawet trafia w tym momencie w jakiegoś rodzaju modę. Nawet jeśli nie jest to intencją, to oczywiście gdzieś tam fajnie się zgadza. Tak myślę sobie, że w jakimś sensie chyba jest to też odbiciem takiego świadomego podejścia właśnie biznesowego do działań i muzycznych, i festiwalowych, o których jeszcze nie wspomnieliśmy. Bo znajduję, nie wiem, choćby hasła na twoich koszulkach, bo tak sobie nie powiedzieliśmy dokładnie, twój sklep handluje, sprzedaje koszulki, ubrania. Czegoś nie wymieniłam? No, można też tam nabyć płyty niektórych projektów. Można teraz nabyć książkę też, którą napisałem, bo napisałem bajkę dla dzieci. Nowe przygody krasnoludków. No i co jakiś czas trafiają też różnego rodzaju jakieś produkty. Były maści do brody. Chciałbym poszerzać asortyment w kierunku takim ekologicznego jakby bazaru internetowego, ale to są takie plany na kolejne plony. Jasne. Chciałbym, żeby to wszystko też, żeby zarazem ten sklepik był takim właśnie przykładem takiej mody na promowanie fajnych rzeczy handmade'owych, ekologicznych, ale zarazem też, żeby był skuteczny, no, żeby tam jakiś grosz z tego był, bo wydaje mi się, że trzeba być w życiu na obie nóżki, tak jak jesteśmy i duszą, tak jesteśmy i ciałem, tak na poziomie ducha potrzebna jest strawa duchowa, tak na poziomie ciała ciągle potrzebujemy w miarę jeszcze no, na witarianizm nie udało mi się przejść, chociaż być może kiedyś mi się uda, no ale póki co trochę tych marchewek muszę zeżreć, żeby... No właśnie, podpytuję o te działania sklepikowe, sklepowe, biznesowe, przedsiębiorcze, ze względu na to, że jak już wspominałam, kierujemy nasze przesłanie do muzyków wschodzących, muzyków, którzy zastanawiają się nad tym, co zrobić, żeby z muzyki dało się żyć, żeby dało się na przykład utrzymać rodzinę. I myślisz, że te działania, wyłączając sklepik, te działania muzyczne, tekściarskie, bycie wokalistą i tak dalej, czy są przyszłością, czy są szansą do takiego działania profesjonalnego, codziennego, zawodowego?
To jest bardzo złożony temat, bo wydaje mi się, że jeśli chce się żyć tylko i wyłącznie z muzyki, czasach, mając podejście takie jak ja mam na przykład, no to do moralności, czy w ogóle do jakiejś tam zgodności z własną duszą, żeby dusza po prostu była w ciele szczęśliwa, no to z takim podejściem to trochę to jest trudny temat, ponieważ tak naprawdę jakaś większa kasa się zaczyna albo przy po prostu mega dużej robocie mrówczej, czyli po prostu, nie wiem, jak się gra dużo koncertów, jak się jest muzykiem sesyjnym, jak się po prostu mnóstwo tego trzebie, tej roboty, często chałtur, które nie dają jakoś tam być może satysfakcji właśnie takiej duchowej. W dodatku jeszcze nie, praktycznie trzeba zapomnieć o życiu rodzinnym. Chyba, że się pójdzie znowu w komercję, ale no to też trzeba mieć jakąś wewnętrzną zgodę na coś takiego, na tworzenie tej takiej kultury instant, która raczej powoduje w cywilizacji, że ją odmóżdża niż domóżdża, na co ja nie potrafię się zgodzić i nie jest mi z tym dobrze. Po sobie zauważyłem, że życie z muzyki jest bardzo trudne, dlatego tyle różnego rodzaju opcji dookoła, w które próbuję jakoś tam się angażować, inwestować swój czas, energię, jakieś środki, żeby po prostu ta biznesowość tego jakkolwiek gdzieś tam się rozwijała. Widzisz, to ciekawe, bo myślę, że Wonky One ma już taki status na rynku muzycznym, jakkolwiek niekomercyjny, to jednak koncertowy, płytowy, takie doświadczenie wieloletnie, kojarzenie, znaność, że zdawałoby się, że to już jest samograj, taki finansowy O także. tak. Jak się zgadam z różnymi moimi znajomymi, z którymi nie widziałem się parę lat i nagle się widzimy i oni pod kątem tego, co tam widzieli o Wonky One'ie, gadamy właśnie tak prywatnie, jak się dowiadują, jakie to są tak naprawdę zarobki, no to się łapią za szczękę i mówią, jak to możliwe, nie? Bo nas tam jest po prostu bardzo dużo, więc jeżeli gramy koncertów, kiedy można w ogóle grać koncerty, no to jak już gramy, no to faktycznie coś tam się dzieje. Jakoś tam ta kaska się pojawia, ale to też nie jest duża kasa, ponieważ mamy wielki sztab około koncertowy, technika, światło, dźwięk, odsłuchy, management, kierowca, oświetlenie. Więc zanim to wszystko opłacimy, to potem jeszcze musimy się podzielić wszyscy tą kaską, więc tego zostaje naprawdę nie za dużo. No a w dodatku, jak nie macie w mainstreamowych radiach, no to i za X-ów nie ma zbyt wielu i no nie jest wcale tak różowo, a w dodatku trzeba naprawdę się najeździć, napodróżować, namęczyć, żeby tej kasy trochę wycisnąć. Wiadomo, że jest to bardzo wdzięczna robota, ponieważ i dźwięczna, i wdzięczna, ponieważ no, ten ładunek energetyczny, ten pozytywizm taki, który uruchamiamy, no jest czymś. No jestem bardzo wdzięczny losowi, że tak pokierował moje życie, że coś takiego mogę robić. No ale też tego nie chcę robić za wszelką cenę, no bo nie chciałbym, żeby jakoś tam cierpiała na tym moja rodzina. No i też wiadomo, że nie wiem, czy tam do ciebie doszło, ale ogłosiłem, że nie będę brał udziału w imprezach, na których jest wymagana segregacja sanitarna, ponieważ to też no, segregacja z łączeniem jakby właśnie ma odwrotna to jest filozofia, więc no, czułbym się po prostu no, w niezgodzie z całą moją filozofią jest to. Więc zobaczymy, co będzie. Dlatego też próbuję jakoś gdzieś tam się poszerzać, że tak powiem, zakres
moich działań, żeby się przygotować na ewentualność, jeżeli by były jakieś utrudnienia z koncertowaniem. Gdybyśmy mieli to naszym słuchającym muzykom, artystkom, producentom, menedżerkom podsumować, dwie nóżki w zgodzie ze sobą. Słuchajcie, no ja to często się, często sobie puszczam taką znaną piosenkę Kazika, czy bodajże Kultu, o artystach, żeby sobie przypomnieć, co jest w życiu najważniejsze i wtedy to jakoś sobie pod tym kątem się ustawić i po prostu zdecydować, czy jest dla mnie ważniejsze bycie człowiekiem, czy muzykiem. To może nie jest za najwygodniejsza postawa, ale też zależy, co, czy patrzymy na wygodę pod kątem krótkowzrocznym i takim wygodnickim, czy bardziej długowzrocznym, dalekowzrocznym. No, to już jest taka moja dygresja, może nie będę tego rozwijał, ale kto sobie coś z tego wyciągnie, ten wyciągnie. Tą myślą zakończmy. Bardzo Ci dziękuję. Siejmy, uprawiajmy i zbierajmy plony. Tak jest, takie, żeby były dla nas jak najzdrowsze i dla naszego otoczenia. Jak najbardziej. Do usłyszenia. Dzięki, pa.